Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam u Matki Bożej Góreckiej, Królowej na Krajnie, w naszym sanktuarium w Górce Klasztornej na pierwszej pielgrzymce mężczyzn. Rozpoczynamy ją modlitwą różańcową. To tutaj, jak podają kroniki, Matka Boża objawiła się w 1079 roku. Przeżywamy pierwszy rok nowenny przygotowujący nas na 950-lecie objawienia Matki Bożej. I ta pielgrzymka też się w ten czas nowennowego przygotowania wpisuje nam. Witam serdecznie wszystkich mężczyzn tu obecnych, szczególnie rycerzy Kolumba z Brodnicy, którzy przyjechali do nas i podzielą się potem świadectwem o swojej organizacji, swoim działaniu, swoim życiu. Serdecznie witam wszystkich, którzy są tu obecni i łączą się też z nami przez internet, przez Facebook Różaniec bez granic, przez naszą stronę na YouTubie. Rozpoczynamy nasze rozważania różańcowe. Pochwalmy Matkę Bożą jedną zwrotką pieśni. Po górach, dolinach rozlega się dzwon, anielskie wojtanie ludziom głosi on. Ave, ave, ave Maryja, zdrowa. Zdrowaś, zdrowaś Maryja. Matka Boża dała nam różaniec i wiemy, że modlitwa różańcowa jakby angażuje całego człowieka, angażuje jego serce, jego umysł przy rozważaniu tajemnic różańcowych. Jego usta przy wypowiadaniu modlitwy, ale też właśnie jego działanie w jakiś sposób, bo przecież w tej ręce trzymamy różaniec i przesuwamy paciorki różańcowe. I wiele mężczyzn sięga po różaniec. To jest dzisiaj taka modlitwa dla wielu, która daje wiele łask, wiele też radości, ale też umocnienia na tej drodze powołania. Chcemy dzisiaj wspólnie rozważyć część radosną różańca świętego w sobotę, której też oddajemy cześć niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Ta pierwsza część, tajemnice radosne, mówi nam, że jesteśmy powołani do przyjmowania nadprzyrodzonej radości, daru Ducha Świętego złożonego w tych rozważaniach radosnych tajemnic. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Naszej modlitwie różańcowej towarzyszy sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, który mówił: wszystko postawiłem na Maryję. I my też chcemy w tej modlitwie całe nasze życie, siebie postawić na Maryję. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. W tej tajemnicy powtarzaj Bogu w głębi Twego serca: tak, Ojcze, tak jak Ty chcesz, bądź wola Twoja. Niech mi się stanie według Twego słowa. Niech wszystko dzieje się tak, jak Ty chcesz. Zgadzam się na wszystko, co uczynisz z moim życiem. Amen na wszystko, co dla mnie przygotowałeś. Niech te słowa całkowitego oddania się Bogu teraz wybrzmiewają w Twoim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Nawiedzenie świętej Elżbiety mówi o tym, że jeżeli naprawdę masz doświadczenie Jezusa, to nie możesz tego utrzymać w sobie. Jesteś jak wulkan. W czasie tej dziesiątki różańca mamy rozbudzać w sobie pasję ewangelizacji. Wielu z nas ma duży lęk i strach przed dzieleniem się Jezusem ze swoimi najbliższymi, nie mówiąc już o innych osobach, które spotykamy na naszej drodze. Bardzo się tego boimy. Mamy wiedzę o Bogu, natomiast nie mamy doświadczenia Jego potężnej mocy i potężnej miłości działającej w naszym życiu. Nie żyjemy nieustannym uwielbieniem Jego mocy w naszym życiu. W tej dziesiątce różańca Matka Boża uwalnia dla nas taką moc. Wyprasza łaskę miłości do Jezusa, przemienia nasze życie i wyrywa nas z piekła naszych doświadczeń, z ciemności naszych grzechów, ucząc uwielbienia Boga w każdym wydarzeniu naszego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Największy ból Jezusa od początku życia na ziemi to odrzucenie Jego miłości przez ludzi. Historia Jego życia od narodzin aż po śmierć jest jednym wielkim dramatem bycia odrzuconym. Kiedy wejdziemy w tę tajemnicę, zobaczymy, że Jezus wybiera śmierdzącą stajnię wśród zwierząt, aby pokazać Ci, że On nie brzydzi się największym brudem w Twoim życiu, najbardziej perfidnymi grzechami, najbardziej trudnymi sytuacjami. Fenomen chrześcijaństwa polega na tym, że tam, gdzie sam siebie najbardziej nienawidzisz, odrzucasz i nie chcesz siebie znać, bo się tak strasznie siebie wstydzisz, tam chce się urodzić Jezus. Dokładnie w tym miejscu, nie w pięknym pałacu pychy, dumy, wyniosłości i samowystarczalności. Jezus chce przyjść w te miejsca w nas nie po to, żeby Cię osądzić czy potępić, ale po to, aby ukazać się Tobie jako Dzieciątko Jezus. Nie jako potężny, sprawiedliwy, surowy Bóg pełen majestatu, który Ciebie skaże za to, co się stało, co zrobiłeś, jak zeszpeciłeś swoje życie, ale jako Bóg, który przychodzi jako małe dziecko. Przyjdzie do Ciebie, kiedy pokażesz Mu stajnię Twojego życia, kiedy pokażesz Mu się prawdziwy. Maryjo, wypraszaj nam łaskę szczerości wobec Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Matka Boża ofiarowuje Bogu Jezusa, czyli kogoś, kogo kocha najbardziej. Dokładnie wiedziała, co robi, ponieważ ona, jak nikt inny, znała wszystkie proroctwa dotyczące Mesjasza i czuła, co będzie przeżywał jej Syn. Wiedziała, jak będzie cierpiał i jak zginie. Oddała całą siebie Ojcu i swój najdroższy skarb, mówiąc: On jest Twój. Matka Boża mówi do nas: ofiarujcie Bogu to, co jest dla was najcenniejsze. Oddajcie Mu to, co jest dla was najbardziej wartościowe. Nie mówi: oddaj coś, co i tak nie zmieni Twojego życia, coś, co uważasz za niewielką stratę, gdybyś musiał z tego zrezygnować, albo zostałoby Ci to zabrane. Mamy mnóstwo rzeczy i osób w naszym życiu, od których się uzależniliśmy, które są dla nas ważniejsze od Boga. W tej dziesiątce różańca szczerze ofiarujmy wszystko to, co nas oddziela od Twórcy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Wbrew powszechnemu myśleniu, to nie Jezus się zgubił, ale to Maryja z Józefem zgubili Jezusa. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale tak się stało. Matka Boża zgubiła swoje dziecko. Święty Józef, ustanowiony przed stworzeniem świata na małżonka Matki Boga i opiekuna Jezusa, zgubił swojego syna. W tej tajemnicy szczególnie rodzice powinni zobaczyć, w którym momencie dziecko stało się bożkiem w ich życiu. Było ważniejsze niż Jezus. W którym momencie dzieci stały się takim oczkiem w głowie, że lęk przed ich utratą spowodował totalną kontrolę nazywaną przez nich miłością. A miłość zbudowana na lęku przed stratą to nie miłość, ale uzależnienie i niszcząca relacja kontrolna. Efektem tego jest bunt dzieci, które zaczynają dusić się w takich relacjach i uciekać. Jeśli chcę kogoś kontrolować, to znaczy, że się boję, mówiąc, że go kocham. Boję się go utracić. Zamiast budować wolność w relacji, ja tak naprawdę buduję uzależnienie i kontrolę, która osacza. To jest bardzo trudne, ale ta tajemnica jest nam dana, abyśmy zrozumieli, że jeśli się za bardzo do kogoś przywiążemy w sposób kontrolujący i uzależniający, to nic dobrego nie będzie z takiej relacji. Prędzej czy później ktoś zacznie się dusić i odejdzie. Warto zbadać ten schemat, ten mechanizm uzależniania, lęku przed utratą i ciągłej, nieświadomej często kontroli. W tej dziesiątce różańca oddajmy wszystkie te relacje, które są dla nas niesłychanie ważne, ale w których nie dajemy wolności drugiemu człowiekowi, w których lęk przed utratą tych osób jest tak wielki, że nieświadomie zaczynamy wszystko kontrolować i osaczać. I po jakimś czasie w tym związku pełno jest manipulacji i dominacji, zazdrości, a nie wolności i miłości. W tej dziesiątce wyrzekaj się wszelkich złych emocji i przywiązań, abyś mógł kochać, kogo chcesz naprawdę kochać. Tak jak kocha nas Bóg. On pozwala nam wybierać tak, jak chcemy, w pełnej wolności. Mówi, jeśli chcesz, to przyjdź do mnie. Ja Ciebie zawsze będę kochać. Czy będziesz grzeszył, czy będziesz odchodził w najgorsze rzeczy, robił najgorsze grzechy, ja będę Cię kochał. Nie zrezygnuję z Ciebie nigdy. Jeśli będziesz chciał do mnie wrócić, będę najszczęśliwszy. Jeśli nie, masz wolną wolę, ale zawsze będę Cię kochał, zawsze będę czekał na Ciebie. Zero uzależniania od siebie, zero kontroli, zero manipulacji. Tak kocha nas Bóg. Uczmy się takiej miłości w tej dziesiątce różańca, bo ona dopiero pozwala nam stwarzać piękne relacje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.